Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Make Things Happen Today. Już teraz zapraszam Was na nową dobranockę. Dzisiejsze nagranie dedykuję mojej koleżance Bernadecie, ponieważ bardzo chciałabym poruszyła w końcu temat wiary w siebie. Zaczynamy dzisiaj, porozmawiamy sobie na temat wiary w siebie. Jak ją podbudować, czy też wzmocnić? Ale czym jest ta wiara w siebie? Wiara w siebie to jest taka Twoja wewnętrzna mobilizacja, czy też Twoja wewnętrzna motywacja do przeżywania każdego nowego dnia, do podejmowania nowych wyzwań, do realizacji nowych celów, czy też do spełniania siebie życiowo. Wiara w siebie jest ściśle powiązana z Twoją samooceną. Jeżeli teraz zadasz sobie pytanie, jak ja się czuję samą sobą? Czy siebie lubię? Jakie są moje mocne strony? Co sprawia, że czuję się wartościowa? Czy jestem w ogóle wartościowym człowiekiem? Jaka jest moja godność? Jeżeli Twoje odpowiedzi na dane pytania są pozytywne, mają ten pozytywny wydźwięk, no to gratuluję. Twoja samoocena jest na wysokim poziomie, a to znaczy, że Twoja wiara w siebie jest również na wysokim poziomie, więc gratuluję. Jeżeli natomiast Twoje odpowiedzi mają w większości wydźwięk negatywny, trochę mi przykro, ale to nie znaczy, że jest źle, to znaczy, że masz szansę teraz właśnie nad swoją samooceną popracować. A jak popracujesz nad swoją samooceną, Twoja wiara w siebie wzrośnie. A ja już teraz dam Ci kilka świetnych wskazówek, jak możesz popracować sama ze sobą każdego dnia, aby zwiększyć tą wiarę w siebie. Po pierwsze, zadbaj o swój wygląd. Lubisz nosić makijaż? To go noś. Lubisz mieć świetną fryzurę? To ją sobie zrób. Lubisz świetnie się ubrać, a nie tylko w niedzielę? Rób to w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek. Nawet gdy jesteś sama w domu i zajmujesz się dziećmi, ubierz się fajnie. Nawet na pół dnia, czy nawet na wieczór dla swojego męża, żebyś poczuła po prostu się lepiej. Drugie, korzystaj z siły afirmacji, które są darmowo dostępne na YouTubie. Ja też właśnie takie stworzyłam i tu gdzieś niedaleko pojawi się właśnie odnośnik do nich. Możesz z nich korzystać każdego dnia, rano i wieczorem, albo i w ciągu dnia, kiedy tylko znajdziesz czas. To one pozwolą przerzucić Twoje myśli na ten pozytywny tor. Po trzecie, zwróć uwagę, jakimi ludźmi się otaczasz, czyli w jakim środowisku zazwyczaj jesteś w ciągu dnia. Czy to są ludzie, którzy ciągną Cię w dół, którzy są wiecznie niezadowoleni z czegoś, którzy bardzo szybko wytykają Ci Twoje błędy, którzy sami nie wierzą w Ciebie, no i nie wierzą w drugiego człowieka i ciągną Cię cały czas w dół. Jeżeli takimi ludźmi się otaczasz, no to w końcu trzeba to uciąć, czy też ograniczyć do minimum. Zacznij otaczać się ludźmi, którzy mają energię w sobie, którzy ciągną innych ludzi za sobą, którzy pchają ludzi do przodu. Nawet jeżeli popełnisz jakiś błąd, czy zrobisz krok wstecz, oni będą przy tobie i będą cię wspierać. Nawet gdy nie będą rozumieli Twoich decyzji, ale będą przy Tobie i powiedzą Ci, że dasz radę. Jesteś wartościowym człowiekiem. Wierzę w Ciebie. Takimi ludźmi zacznij się otaczać. Ludźmi, którzy inspirują. Po czwarte, skup się na swoich mocnych stronach, a jeżeli nie potrafisz w nich sobie odnaleźć, czy też odkryć, to poproś swojego najlepszego przyjaciela, swojego partnera, swoją mamę, swojego przyjaciela, swojego kolegę z pracy, aby on właśnie je Tobie wskazał. Zapytaj się go, co Ty we mnie lubisz, jak myślisz, w czym jestem dobra? A uwierz mi, że to właśnie Tobie pomoże, bo wtedy zobaczysz siebie również oczami drugiego człowieka.
Później skup się na tych mocnych stronach. Zobacz, jak możesz je jeszcze uwidocznić w siebie bardziej. Co możesz zrobić, aby jeszcze je w sobie ulepszyć. A jeżeli nie jesteś w stanie tego sama zrobić, ani twoje najbliższe grono nie jest w stanie ci pomóc, to wtedy warto udać się do life coacha, do psychologa czy do psychoterapeuty, którzy właśnie z tobą będą pracowali nad twoimi mocnymi stronami. Kolejnym bardzo ważnym punktem w osiągnięciu lepszej samooceny jest sprawdzenie, gdzie masz kontrolę w swoim życiu, a gdzie tej kontroli brak. Zatem poświęć jeden wieczór czy też jeden dzień właśnie na przeanalizowanie tej kwestii. I zobacz, tam gdzie tej kontroli będzie mało, to zastanów się, co możesz zrobić, aby odzyskać tą kontrolę. Bo dzięki temu ty będziesz czuła, że twoje działania są skuteczne. Czyli twoja sprawczość tak naprawdę powróci do ciebie. A ty dzięki temu poczujesz się lepiej. Następna moja wskazówka to praktykowanie komplementów. Jeżeli ty tych komplementów nie uzyskujesz, to zacznij je dawać, a wrócą one do ciebie zwiększoną mocą. Następne. Poczekajcie, się zgubiłam. To już będzie chyba siódma wskazówka, tak? Tak, to jest siódma, kochani, wskazówka. Siódma, najważniejsza wskazówka, bym powiedziała, moi drodzy, to jest uśmiech. Uśmiechajcie się do siebie każdego dnia. I to nie raz. Nie dwa, nie trzy, że tak powiem, 5, 10, 20 razy. Tak często, jak to jest możliwe. I nie chcę tutaj słyszeć, że nie macie powodu, żeby się uśmiechać, bo tym powodem jesteście wy. Wy to robicie dla siebie. Więc nawet na siłę uśmiechnijcie się do kogoś. Nawet na siłę, bo tak zacznie później pracować was umysł, że będziecie sam siebie będzie się uśmiechał. Uśmiech wzbudza uśmiech. I już jesteśmy, moi drodzy, na końcu, bo to jest moja ostatnia wskazówka dla was. Ponieważ jestem osobą wierzącą i wydaje mi się, że większość w Polsce ludzi również, to polecam wam w słabych chwilach waszego życia, kiedy wasza samoocena i wasza wiara w się, was słabnie. Oddajcie to w modlitwie Bogu. Niech On się tym po prostu zajmie, bo jeżeli wy nie jesteście w stanie tego sami ogarnąć, to On wam to ogarnie, bo On w końcu działa cuda. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że to wideo przyniesie wiele owoców w waszym życiu. Dziękuję wam serdecznie za to spotkanie. Jak zwykle zachęcam was do komentowania, do subskrybowania mojego kanału. No i nie zapomnijcie wcisnąć tego dzwoneczka, aby zostać poinformowanym o moim najnowszym wideo. Okej, to już wszystko i do zobaczenia za tydzień. Na kolejnej dobranocce. Pa, kochani!